Mam na imię Ola. W tym roku skończę 35 lat. Powodem mojej niepłodności jest głównie endometrioza. Ja się optymizmu nie uczyłam. Ja się z optymizmem urodziłam. I to było odkąd pamiętam. Szklanka jest zawsze, absolutnie zawsze do połowy pełna. Nie ma takiej sytuacji, która jeszcze mnie taka sytuacja w życiu nie spotkała, która by mnie przetyrała na tyle, że ja po prostu nie widziałabym w niej nadziei albo możliwości wyjścia z tej sytuacji. Także bardzo często dziewczyny, inne staraczki pytają mnie o to w ogóle, jak ty to robisz, że ty żyjesz na maksa, na tyle, ile możesz i nie zafiksowałaś się na tych staraniach. Ja po prostu taka jestem. Kiedy otrzymałam swoją diagnozę o niepłodności, o endometriozie, miałam 31 lat. Nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że to było gdzieś mniej więcej w wieku 30 lat. Kiedy zaczęliśmy starać się o dziecko i to nie wychodziło, bardzo chciałam znać przyczynę. Miałam takie poczucie, że jak będę wiedziała, co mi dolega, będzie można to podleczyć, wyleczyć i spełnić nasze marzenie o zostaniu rodzicami. Więc biorąc pod uwagę to, że głównym naszym zdiagnozowanym problemem jest endometrioza, kiedy lekarz podczas laparoskopii ją potwierdził, ja się ucieszyłam. Ja się ucieszyłam, bo mówię, mam to, my się teraz tym zajmiemy. Wszystko zostało wycięte i po prostu mówię teraz o tym i mam dreszcze, że po prostu człowiek tak bardzo tego chce, że cieszę się z tego, że wykryto u niego jakąś chorobę. Braliśmy od razu pod uwagę taką opcję, że in vitro to nie jest lek na całe zło, to nie jest gwarancja sukcesu, więc co jeśli to in vitro się nie uda? Wtedy w naszej głowie jakby pojawił się pomysł adopcji i ten pomysł faktycznie do pewnego momentu był realizowany. Natomiast koniec końców się na adopcję nie zdecydowaliśmy. Natomiast wydaje mi się, że w naszym przypadku nasz związek nie ucierpiał przez niepłodność. Mam wrażenie, że on nas wręcz umocnił, że niepłodność nas umocniła jako parę, ponieważ my ten temat przegadaliśmy. I oboje mieliśmy takie podejście, że najważniejsi jesteśmy my. Nieważne, co by się stało, wiadomo, chcielibyśmy mieć to dziecko, oboje, i ja, i mój mąż. Natomiast najważniejsze jest to, co mamy tu i teraz, i jakby goniąc za czymś, czego możemy nigdy nie dogonić, możemy stracić wszystko, co mamy już tu i teraz. Także to było takie dla mnie naturalne, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że ja nakręcając się i dołując siebie samą, ja sobie nie pomogę. Także zawsze ten optymizm ze mną był i bardzo się z tego cieszę, bo przy tych staraniach też mi jest łatwiej z tym żyć. Staramy się z mężem o dziecko od 7 lat. Mamy ze sobą jedną pełną procedurę in vitro, 4 transfery, 1 utratę ciąży na bardzo wczesnym etapie. Wkurza mnie w ludziach strasznie to, że patrzą na osoby bezdzietne przez swój jakiś tam wyimaginowany pryzmat, czyli ty nie masz dziecka, bo podróżujesz, kariera jest dla ciebie ważniejsza, wszystko jest od ciebie ważniejsze, a ty powinnaś mieć dziecko, bo jesteś kobietą, wyszłaś za mąż, żyjesz w katolickim kraju i ty masz rodzić dzieci. Nie. Ja bym chciała to dziecko urodzić, nie mogę, ale jest mnóstwo kobiet, które tego dziecka po prostu nie chcą mieć. I celowo mówię kobiet, a nie par, bo to kobieta zachodzi w ciążę i to kobieta rodzi dziecko, więc jakby to jest oczywiste. Natomiast strasznie mnie to wkurza, że ludzie po prostu, nie znając historii danego człowieka, danej pary, po prostu rzucają tekstami, które nijak mają się do rzeczywistości, absolutnie. I dopóki my będziemy milczeć w tym temacie niepłodności, dopóki nie będziemy mówić, że pewnych rzeczy może nie wypada też, ale nie zakładajmy z góry, że ktoś tych dzieci nie chce, bo jest egoistą, tylko jest gro osób, które tych dzieci mieć nie może, a oddałoby wszystko, zrobiłoby wszystko, żeby one się pojawiły. Gdybym miała możliwość przekazania
jakieś informacje od siebie, jakieś wskazówki, która mogłaby w jakiś sposób pomóc parom, które starają się o dziecko, które bardzo by chciały to dziecko mieć, a nie mogą z różnych przyczyn. Przede wszystkim chciałabym, żeby zrozumiało, że niepłodność to nie jest wstyd, tylko niepłodność to jest choroba i ona niestety jest czymś na skalę ogromną. Nie zdajemy sobie z tego czasami absolutnie sprawy, bo dopóki coś nas nie dotknie, albo dopóki nie dotknie coś kogoś z naszego bliskiego otoczenia, to tego problemu nie ma. I dopiero nagle się z czymś stykamy, nawet nie bezpośrednio, tylko tak jak mówię, kuzynka, koleżanka, znajoma, gdzieś po prostu koleżanka, koleżanki. I nagle widzisz, że jedna, druga, piąta osoba w twoim de facto bliskim otoczeniu ma problem, to kurczę, to nie jest wymysł. To nie jest wymysł, tylko to się dzieje i to się będzie działo cały czas. I myślę, że problem będzie narastał do takiej skali, że mam nadzieję, że on, jeśli już dorośnie do takiej skali, że w końcu będziemy mogli być godnie leczeni, godnie traktowani, że nasze problemy nie będą bagatelizowane i że będziemy dobrze diagnozowani, nie traktowani taśmowo pani na in vitro, tylko tutaj kluczowa jest jednak diagnostyka. Natomiast już pomijając tą kwestię wstydu w stosunku do choroby niepłodności, to chciałabym powiedzieć parom, które starają się o dziecko, pamiętajcie, że macie siebie. Pamiętajcie, że macie siebie i to wy jesteście dla siebie najważniejsi. Wy jesteście. Ja wam życzę, żeby to dziecko się pojawiło, ale nikt wam tego nie zagwarantuje.